świętujemy 25-lecie naszego istnienia, Stadosu Pieszyckiego. Można by powiedzieć, że od 1994 roku powstało to stowarzyszenie. W tym momencie mamy, trenujemy piłkę siatkową, tenis stołowy. Mamy w zamiarach wrócić troszeczkę do naszego początku Stadosu, gdzie bardzo prężnie działała także koszykówka. Także to jest nasza przyszłość, na tym myślimy i tego oczekujemy. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, natomiast mamy plany, generalnie robimy to pod kątem duchowym, jak i sportowym. Mamy dosyć sporo młodzieży teraz, także nasze serca sobie się bardzo radują z tego, że ta młodzież jest, że chce trenować w Stalosie, także z tego się bardzo cieszymy. To jest taka organizacja, która angażuje się w tą część sportową życia lokalnego, ale oczywiście wszyscy wiemy, że wspólne działanie, wspólne tworzenie, budowanie w młodzieży wiary w siebie, wiary we własne możliwości, zawsze jest takim zaczątkiem i takim dobrym nasionkiem, które później kiełkuje i przynosi piękne owoce. I takie owoce właśnie przynosi Stalos od 25 lat. Gratulujemy tego jubileuszu, gratulujemy tej pracy. Ich patronka Dominika Mazzarello mówiła zawsze, że do nieba nie idzie się za słowa wypowiadane, a za czyny, które się wykonało. I tutaj w tym momencie chyba można pogratulować tych czynów w postaci wszystkich zwycięskich bitw stoczonych na polach sportowych, ale również tych takich mentalnych, duchowych, tego budowania drugiego człowieka, współdziałania, współtworzenia i współpracy, bo to jest najważniejsze. Stalos, myślę, że wnosi bardzo dużo podróżujemy z młodzieżą na różnego rodzaju zawody, czy to inspektorialne, które się dzielą na połowę naszego kraju, czy to też ogólnopolskie. Teraz właśnie niedawno wróciliśmy z ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, gdzie było około 1200 młodzieży, więc myślę, że te Pieszyce istnieją. Zajęliśmy 8 miejsce na 12 drużyn z dziewczynami w siatkówkę, także myślę, że to jest całkiem niezły wynik jak na początek naszej młodzieży. Mamy w planie pojechać na Światowe Igrzyska do Essen. W przyszłym roku odbywają się w Essen w maju. Także myślę, że nasze stowarzyszenie bardzo mocno reprezentuje Pieszyce, naszą gminę Pieszyce, jak również pokazuje, co my tutaj robimy i jak działamy. Urząd Miasta i Gminy w Pieszyce wspiera organizacje pozarządowe, których w Pieszycach jest bardzo dużo w miarę swoich bardzo skromnych możliwości. Proszę wierzyć, że my chcielibyśmy, żeby nasz budżet był tak dużym budżetem, żebyśmy mogli wszystkie organizacje wspomagać w większym stopniu, aniżeli te tego potrzebują. Ale musimy mierzyć siły na zamiary. Wiemy, że budżet miasta, nasze dochody własne, którymi dysponujemy, nie są zbyt wielkie, więc musimy dzielić nie porówno, ale sprawiedliwie, tak aby każda organizacja miała szansę funkcjonować, rozwijać się i realizować swoje cele. A jak wszędzie bywa, tych pieniędzy zawsze trochę brakuje. Natomiast chcę powiedzieć, że my staramy się każdą organizację doceniać i wspierać w miarę naszych możliwości. Nasza młodzież jest bardzo różnorodna. Mamy, począwszy od czwartej klasy podstawowej dziewczynki siatkówkę do klasy pierwszej liceum obecnie, tak? Także bardzo, bardzo jest zróżnicowana. Trenujemy od najmłodszych lat dzieci po to, żeby można było jechać i reprezentować naszą gminę i nasze miasto. Bardzo chcę, wręcz bym nawet powiedział, że domaga się częstszych treningów. My mamy raz w tygodniu treningi z racji tego, że niestety płacimy dosyć spore pieniążki za salę, wynajęcie sali i tutaj nas troszkę to dotyka i nie mamy na tyle pieniążków, żeby zainwestować. Natomiast ja sobie wziąłem za punkt honoru, że będę robił wszystko, żeby zrobić to, tylko dlatego, że ta młodzież sama się tego domaga. Jak wiemy, dzisiejsze czasy nie są dobrymi czasami, jeśli chodzi o sport. Młodzież się miga od tego sportu. Tutaj natomiast zaobserwuję, że mamy naprawdę między 30 a 40 osób na każdym treningu. Także myślę, że to jest naprawdę duży sukces tego stowarzyszenia. Mamy podziękowania tutaj mamy tutaj wśród nas osoby, które założyły to stowarzyszenie. Chcielibyśmy im bardzo podziękować za to dzieło, bo tak naprawdę to dzięki nim tutaj dzisiaj jesteśmy i spotykamy się i świętujemy to 25-lecie. Także myślę, że to jest najlepszy moment przy takim świętowaniu, żeby im za to po prostu podziękować. W moim sercu najbardziej upamiętniane zostało Mistrzostwo Polski w Gdańsku. Właśnie z Pawłem zdobyliśmy to mistrzostwo. Kolejnym etapem miały być Mistrzostwa Świata właśnie w Zagrzebiu. Niestety nie odbyły się, natomiast mi jakoś specjalnie, jako trenerowi też tych właśnie chłopców, najbardziej utkwiło to w pamięci. Święty Jan Bosko, który jest założycielem Zgromadzenia Księży i Sióstr Salezjanek wraz z matką Dominiką Marią Mazzarello,
przynieśli troskę o młodzież. I także my w Pieszycach tu doświadczamy tej troski o naszą młodzież. Nasze siostry salezjanki pracują z młodzieżą na rzecz sportu. Są różne ważne treningi i dlatego cieszę się, że ta młodzież ma szansę rozwijać się fizycznie, ale także rozwija się duchowo, bo oprócz fizycznych wysiłków jest także Eucharystia, spowiedź święta i medytacja, ale także i relacje, jakie są między wszystkimi członkami salosu. Mamy też wspaniałego prezesa, pana Krzysztofa i innych trenerów, którzy prowadzą bardzo pięknie te spotkania i zawsze z taką troską o budowaniu jedności, budowaniu rodziny. I to są naprawdę bardzo cenne, wypracowane dzięki świętemu Janu Bosku, który bardzo kładł nacisk na wychowanie ubogiej młodzieży, ale też pokazał, jak trzeba to robić, ucząc tej właśnie miłości, bo miłość jest tu najważniejsza, ta troska o to dobro każdej i każdego, i chłopca, i dziewczyny. I dlatego cieszymy się, że nasz pieszycki salos się rozwija, że przez 25 lat, które mija, miał wspaniałe karty, gdzie rozwijał się wspaniale, zdobywając przepiękne zwycięstwa i w siatkówkę, i w kosza. I jeździliśmy na wielkie międzynarodowe też spotkania z salosu. I to jest nasza radość, bo nasza młodzież ma taką szansę i taką okazję właśnie zobaczyć inne grupy salosu, zobaczyć też międzynarodowe grupy. I jestem siostrą za to bardzo wdzięczny, że udaje się zawsze uzyskać siostrę, która jest odpowiedzialna za salos, że dzieje się też tyle dobra i tyle takiej odpowiedzialności za tą naszą pieszycką młodzież. Także gratulacje najlepsze na kolejne lata jubileuszu. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają salusowi i serdecznie Bóg zapłaci urzędowi miasta, ale także i naszym samorządowcom, naszym radnym i wszystkim, którzy pracują codziennie, solidnie z naszą młodzieżą. Szczęść Boże, pięknych, ładnych lat pracy dla dobra, dla rozwoju dzieła świętego Jana Bosko. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Thank you.